Dzień dobry, nazywam się Tomasz Kopiński, prowadzę fundację FAIR, czyli Fundację na rzecz Uczciwej Bankowości. Jeżeli mają Państwo kredyt frankowy lub inny kredyt walutowy, to przypominam, że 98% spraw tego typu jest w sądach po prostu wygrywana i warto swoją umowę sprawdzić, do czego serdecznie zapraszam. Analiza w fundacji jest bezpłatna. Jeżeli mają Państwo kredyt gotówkowy, również warto sprawdzić tą umowę, dlatego że istnieje dość duża szansa, że odzyskają Państwo odsetki, które już zapłacili i uda nam się uciąć te odsetki, które są do płacenia na przyszłość. Natomiast jeżeli Państwo mają kredyt hipoteczny w złotówkach, to warto mu się przyjrzeć, dlatego że może się okazać, że WIBOR, który jest wpisany tą umowę, nie jest zgodny z prawem i będą z tego tytułu również przysługiwały Państwu zwroty. Ostatnim elementem, który chciałbym dzisiaj poruszyć, jest kwestia ewentualnych kredytów, które Państwo spłacili. Jeżeli mają Państwo kredyt, który Państwo spłacili wcześniej, warto to zweryfikować. Bardzo możliwe, że należy się Państwu zwrot prowizji. Dziękuję serdecznie i mam nadzieję, że do zobaczenia. Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym odcinku i dzisiaj będzie taki odcinek trochę specjalny w jakimś sensie, ponieważ po pierwsze nie ma gościa, a po drugie trochę zamkniemy się w takim polskim maglu. Proszę Państwa, z różnych względów miałam taki bardzo spokojny weekend, a dzisiaj nagrywamy z Marcinem w niedzielę i oglądałam sobie różne stare filmy, o tym powiem pod koniec. Natomiast o czym chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć o tym, co może dla Państwa wydać się osobliwe, a mianowicie, że Krzysztof Stanowski wygrał z Władimirem Putinem. Dlaczego? Dlatego, proszę Państwa, że kolejny odcinek z Gazetą Wyborczą. Poprzednim razem, kiedy naszym gościem był dr Sykulski, mówiliśmy też o artykule, który pojawił się w Gazecie Wyborczej. Mówiliśmy na temat bezpieczeństwa i ten artykuł był bardzo interesujący, ale też i ważny. W dzisiejszym weekendowym wydaniu Wolnej Soboty pojawił się artykuł, który nazywa się Zero hamulców. Czemu poważni ludzie idą do kanału Stanowskiego? A dlaczego powiedziałam o Władimirze Putinie i redaktorze Stanowskim? Mam nadzieję, że Marcin nie będzie mnie rozbawiał i ten odcinek będzie konkretny i krótki. A mianowicie, na pierwszej stronie mamy zapowiedź właśnie. Upadek Putina już się zaczął. To będzie powolna erozja, nie zamach stanu. Jak wiemy, w Rosji odbywają się wybory. No i teraz na pierwszej stronie jest zdjęcie połowy twarzy Władimira Putina, którego, jak pisze Wyborcza, upadek się już zaczął. Ja bym powiedziała, że troszkę to jest tak jak z moją urodą, która powoli, tak jak te kwiaty za mną, nosi ślady dawnej świetności, ale następuje, jak pisze Gazeta Wyborcza, powolna erozja. Natomiast to jest kwestia stron. I teraz, jak ktoś to kiedyś pięknie nazywał paginacją. Na tych stronach, gdzie okładkowy jest upadek Władimira Putina, to aż raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć stron, a mówiąc tak profesjonalnie, kolumn, poświęcone jest Stanowskiemu i kanałowi Zero. I można powiedzieć, że w tym zestawieniu, pojedynku, walce, wojnie, to Krzysztof Stanowski wygrywa z Władimirem Putinem, który ma mniej stron, które są mu poświęcone.
Artykuł, który się pojawił i o którym również Krzysztof Stanowski u siebie na swoich stronach na Twitterze się odnosi, w pewnym momencie dość emocjonalnie, a potem już z pewnym sarkazmem czy też ironią, jak zwał, tak zwał. W każdym razie więcej stron mamy poświęconych kanałowi redaktora Stanowskiego. Tak jak mówi Lid, dlaczego poważni ludzie chcą współpracować, występować, być dziennikarzowi Stanowskiemu, to w tej artykule można przeczytać, ale co dla mnie było najistotniejsze, że współredaktorka tego artykułu, a artykuł również jest tej samej osoby, o której mówiłam w poprzedniej rozmowie, dotyczącej między innymi schronów, redaktora Głuchowskiego. I tutaj współredaktorką jest pani Iwona Gorke. Czy jeżeli coś przekręciłam, to bardzo przepraszam, czy to jest pani Iwona Gorke, czy też osoba Iwona Gorke i Państwo już wiedzą, o co chodzi. I teraz jest postscriptum. Marcin, widzę, co robisz. I postscriptum jest: w trakcie tygodniowych poszukiwań nie znalazłam żadnej kobiety oglądającej Kanał Zero. Ja oglądam Kanał Zero. Nie to, że jestem jakąś tam wielką fanką, albo że oglądam wszystko, ale oglądam niektóre z programów Kanału Zero i muszę powiedzieć, że to, co dotyczy Krzysztofa Stanowskiego i tekstów pojawiających się na jego temat, to mam takie jakieś takie wrażenie, że trochę chodzi o zazdrość. I ja powiem szczerze. Drogi Krzysztofie, zazdroszczę ci. Zazdroszczę ci tego, że w kilka miesięcy stworzyłeś taką platformę, że w kilka miesięcy potrafisz na tym bardzo dobrze zarobić, że ściągnąłeś osoby, które są interesujące, które są takimi nowymi również osobami w przestrzeni medialnej, które do tej pory mainstream, po które do tej pory mainstream nie sięgnął, ale również sięgnął, tak jak chociażby po profesora Bralczyka, który pojawia się w tym tekście i tłumaczy, dlaczego akurat współpracuje z Krzysztofem Stanowskim, jak Tomasz Raczek, jeden z najlepszych specjalistów od filmu, się pojawili. Więc ja zazdroszczę Krzysztofowi Stanowskiemu, który w kilka miesięcy stworzył taką platformę, ma takie wyniki i jeszcze bardzo dobrze na tym zarabia. I rozumiem pewnego rodzaju frustrację, która może się pojawić która może się pojawić u dziennikarzy mainstreamowych, którzy nie dość, że prawdopodobnie tyle nie zarabiają, to jeszcze nie mają takiej wolności zapraszania takich gości, jakich chcą, dania im przestrzeni medialnej, dania im przestrzeni przede wszystkim czasowej i to się pojawia, że kiedy są debaty na Kanale Zero dotyczące chociażby CPK, ale też i innych rzeczy związanych z ekonomią, wojną i tak dalej, to wszystkie mainstreamowe telewizje, które liczą bardzo tak czas, to Krzysztof Stanowski i jego Kanał Zero daje możliwość wypowiedzenia się. W związku z tym
te debaty odbywają się w sposób dużo bardziej spokojny, ponieważ nikt nie czuje się przynaglany, żeby szybko powiedzieć, zaatakować, zaognić całą sytuację. Więc tak, chciałam powiedzieć tylko, że Krzysztof zazdroszczy ci, ale również powiedzieć właśnie o tej kwestii kobiet. Ponieważ Krzysztof Stanowski mówił też u siebie chyba na Twitterze, a też może też się pojawiło u niego, tego już nie zarejestrowałam, że sporo kobiet też ogląda ten kanał, który rzeczywiście w jakiś sposób jest pochodną kanału sportowego, którym większość widzów to byli mężczyźni zainteresowani sportem, szczególnie piłką nożną, ale też chciałam zwrócić uwagę na to, że redaktor Stanowski, któremu zazdroszczę, bardzo wyraźnie też podkreśla, że nie jest mizoginem, a o tym może świadczyć to, że tak naprawdę to największe zaufanie ma do swojej mamy, pani Urszuli, którą serdecznie pozdrawiam, która go wspiera i wspierała, kiedy był jeszcze chłopcem i woziła go na różnego rodzaju mecze, kiedy pisał do przeglądu sportowego, a również żonie, która jest w zarządzie. W związku z tym wierzy kobietom, tym kobietom, które są no, blisko jego i też mogę powiedzieć, że tego zazdroszczę, dlatego że utworzenie kanału, w którym ma się wsparcie takich osób najbliższych, takich jak mama i żona, jest czymś bardzo ważnym. No i tak jak powiedziałam na początku, cała ta moja wypowiedź troszkę świadczy o tym, że jesteśmy w takim piekiełku, maglu. Możemy to sobie jeszcze inaczej nazwać, może Państwo znajdą na to odpowiednie słowa, gdzie redaktor Stanowski wygrywa wojnę z Władimirem Putinem, ponieważ tych stron na jego temat jest więcej. Państwo czasami piszecie, że a dlaczego ja nie poszłam do kanału Zero, kanału Krzysztofa Stanowskiego? Chciałam powiedzieć, że byłam gościem Marcina Mellera i jego trzeciego śniadania, gdzie mogłam przedstawić swoją wersję, swój pogląd na temat tego, czym powinno być dziennikarstwo otwierające się na bardzo różnego rodzaju gości i bardzo różnego rodzaju narracje. Właśnie tam też byłam, miód i wino piłam, co prawda była to herbata, ale bardzo dziękuję tym wszystkim Państwu, którzy też pisaliście swoje uwagi na temat tego, jak to trzecie śniadanie wyglądało. No i cóż, ten artykuł, można by powiedzieć, że dzisiaj zajmujemy się sprawami niszowymi. Na tym, co się dzieje, co Unia Europejska, Stany, Izrael i wiele innych rzeczy w dużym takim kontekście geopolitycznym jest mówiony, a my dzisiaj się skupiamy na jednym artykule. Ale pewne proporcje, które w tym artykule i w Gazecie Wyborczej, które się pokazały, one w jakiś sposób są znamienne. W jaki sposób, to oczywiście zostawiam Państwu już do przemyślenia, skomentowania. No i cóż, tak jak powiedziałam, dzisiaj mam nadzieję, że będzie krótko, więc jest krótko. Za chwilę będą kolejni goście u nas w programie. I cóż, jeszcze takie osobne, serdeczne podziękowania panu redaktorowi
Łukszy, który bardzo spektakularnie zrobił taki zajazd na nasz program. I tak myślę sobie, że może zostaniemy patronami na Patronite, bo tak jak Gazeta Wyborcza zrobiła ogromną reklamę 6-stronicową redaktorowi Stanowskiemu i jego kanałowi Zero, tak dzięki również redaktorowi Łukszy i jego spektakularnemu zajazdowi przybyło nam oglądających. A ja, panie Krzysztofie, panie redaktorze drogi, bardzo chętnie zaprosiłabym pana do programu, bo pana kazus, bo nie chcę powiedzieć przypadek, bo to zaraz od razu jakieś takie są skojarzenia medyczne niedobre. Jestem bardzo ciekawa, jak pan przeszedł taką drogę i dosyć szybką od takiego dziennikarza, który jest po prawej stronie, żeby zapewnić sobie miejsce, no nie powiem po lewej stronie, ale w każdym razie antyprawicowej, więc to jest dla mnie bardzo interesujące i bardzo serdecznie pana zapraszam. Również te osoby, które krytycznie odnosiły się do naszego programu, też proszę o komentarze. No i cóż, miało być krótko, mam nadzieję, że nie było za długo. Bardzo wam wszystkim dziękuję, wszystkim widzom, ale przede wszystkim tym, którzy wspierają kanał i dzięki którym istniejemy, czyli patronom z Patronite, Fundacji FAIR na rzecz uczciwej bankowości, a także tym, którzy wspierają kanał bezpośrednio na YouTubie. No i oczywiście na deser zostawiłam S&B Award, czyli Stan i Barbara Zadrożny, którzy wspierają ten kanał nie tylko finansowo, ale również emocjonalnie i pod każdym innym względem. Bardzo wam dziękuję i do zobaczenia już wkrótce. Myślę, że będzie bardzo interesująco. Do zobaczenia.